witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj omówimy ten oto piękny nóż. Jak widać, jest on zdobiony kwiecistym wzorem, ponieważ takie są teraz na topie. Idealnie się wygina, ponieważ jak się wygina, to znaczy, że po prostu jest dobry, bo niewyginające się noże wcale nie są dobre. Został kupiony on za złote 99, także bardzo, bardzo porządna cena. I można nim tak sobie też machać, no bo jak jest gorąco, to może tak pomachać. Czasem może dojść do jakiegoś draśnięcia, ale to przecież nic wielkiego. Także jak nie masz wiatraka, możesz też sięgnąć po ten piękny nóż. Oczywiście tnie on doskonale, mamy na przykład taką dynię. On tutaj tnie, no, cudownie tnie. Tutaj mój statyw troszeczkę zawiódł, bo wygląda on tak. No, ale trudno, reklamę trzeba prowadzić dalej. Stój tu, co mówię ci, stój. No, także tnie idealnie. Tnie po prostu niczym Magda Gessler riposty. No, jak widać, można się podpisać nim w każdym miejscu. Tutaj oczywiście widać te przycięcia bardzo wyraźnie. Ma też rączkę, która idealnie się wpasowuje do dłoni, jest taka silikonowa, więc jeżeli chcesz sobie uciąć rękę... No, czasem takie wypadki się zdarzają, no ale przecież... No, idealnie tnie, tak? O to nam chodzi, nieważne, no... Idealnie się wpasował, jak widać. Tutaj krew jest ARH+, także wszystko dobrze, można też sobie tak tutaj pomalować, także obraz też można nim namalować, jak się już tak porządnie tą rękę ucnie, to obraz można jak najbardziej namalować. On oczywiście jest bardzo, bardzo długi, bo im dłuższe, tym lepsze. On jest tak gdzieś na moje dwie ręki, także dwie ręki to bardzo dużo, to znaczy dłoni, no bo przecież ja jestem po medycynie, tak, ja mam duże doświadczenie w tej branży i dwie ręki to jest cała ręka, więc on ma dwie dłonie to jest tak i tak, także jest jakiś taki, no powiedzmy, że może troszkę mniejszy, ale kto to zauważy, nie, no nieważne. Także ciąć można idealnie, można też to sobie ładnie nabić, można teraz to tak jeść jak lizaczek, także można zrobić warzywnego lizaczka w każdej chwili. Jeżeli coś nam się nie podoba, czyli na przykład jakieś bzdurki, czyli jakieś tam bajki, nieważne, też można to oczywiście bardzo porządnie pociąć. Ja oczywiście tutaj próbuję, jednak moje siły chyba nie będą najlepiej tutaj działały, ponieważ ta płyta jest, jak widać, platynowa płyta, ich się nie da przeciąć, więc to zły przykład. Ale nasz nóż przetnie wszystko, nawet platynową płytę, więc ja udowodnię, że to się da przeciąć. Damy radę to przeciąć. Razem damy radę. Trzeba się tylko postarać. Jak się postarasz, to wszystko ci wyjdzie, pamiętaj. Także tniemy, póki nam się nie uda. Trochę nam tutaj jeszcze naszej krwi pozostało z mojej pięknej łapki, ale kto to zauważy, tniemy dalej, tniemy, nie poddajemy się, nie. Ten nóż jest tak cudowny, że on przetnie każdą płytę, nawet platynową. Trochę będzie z tym hałasu, ale trudno, chcemy coś przeciąć, to musimy to przeciąć. Zarysować się to jak najbardziej da, z przecięciem trochę gorzej, ja sobie pomogę troszkę. Łamiąc, no proszę bardzo, no kto to widział? Gdyby nie nasz nóż, byśmy tego nie złamali. Tutaj nasza płyta się nawet na więcej części niż dwie podzieliła. Tutaj nawet spadła jedna, tutaj kolejna. Także ten nóż, jak widać, jest cudowny i niezawodny. Jeżeli chcesz sobie kupić nóż, to tylko ten, ponieważ inne są dziadowskie. Nawet można tą płytę teraz poskładać. Proszę bardzo, jedna piękna cała płyta, a teraz będę takim żółwitą Maciejem. Jak skończę tą dynią ruszać, znowu nasz statyw nas zawiódł, chociaż to jest idealna reklama, tak? Stój tu, proszę cię, ja muszę zarobić wreszcie. Stój tu, nie ruszaj się, nie, stoi. No, to teraz będziemy takim żółwitą Maciejem. Jak to teraz podniosę tą płytę, bardzo jakoś intelektualnie ją muszę podnieść, ponieważ inaczej się tego nie da podnieść.
Tak, żeby się nie rozfajczyła. Jak się nie rozfajczy, to będzie. To, nie, no patrzcie, jest cała płyta, jest. Uwaga, magia. No widzicie, nasz nóż, cokolwiek nim przedniesz, to się potem da włączyć. Mój statyw jak zwykle zawiódł. Ja wam bardzo dziękuję. 228, dzwońcie po ten nóż, on jest bardzo przydatny, cudowny i idealne rany na ręce pozostawia, świetnie się wpasowuje, więc to tyle tutaj. Tutaj jest moje stanowisko pracy, jak widać wszystko poszło zgodnie z planem, także jeżeli kupisz mój nóż, w zestawie dostaniesz jeszcze dwa helikoptery, także nie zwlekaj, tylko zamawiaj. Pamiętaj, jeżeli nie potrzebujesz noża, zawsze możesz potrzebować lizaka, więc jeżeli chcesz lizaka, to zrób sobie go z tego noża i się potnij tym nożem, on jest po prostu bardzo wydajny, bardzo potrzebny każdemu człowiekowi. Bez niego nie da się żyć, więc nie zwlekaj, tylko zamawiaj. Do widzenia, żegnam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widać tutaj już szumy, szumy tutaj już idzie tornado fanów. Także muszę kończyć, pa, pa!